odniesieniu do wypowiedzi pana radnego Zwolińskiego powiedzieć, że kiedyś w Polsce mówiono, że była falandyzacja prawa. Natomiast pan radny no, już przewyższa tamte zwyczaje. Bo kiedy ja mówiłem, gdy nie było ustalonych zasad, że to, co podjęli obywatele naszego miasta z komitetem honorowym, to naprawdę to dużo mówi o zaangażowaniu społecznym i mało kiedy w procesie konsultacyjnym według uchwały jest takie zainteresowanie, jak w ramach tego wniosku. I wtedy, kiedy ja mówiłem, że to są pewnego rodzaju konsultacje, państwo podnosiliście alarm, pisaliście w mediach, w prasie, że to nie są, to jest lekceważenie obywateli, bo to nie są konsultacje. Pan mi każe zastosować teraz tamto, nie, ja właśnie decyduję, bo proszę zauważyć, że w paragrafie czwartym, w ustępie czwartym jasno jest powiedziane, cytuję, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Więc ja mam obowiązek zastosowania uchwały podjętej przed 2 laty, czyli zastosować tryby 21 dni, 14 dni, 2 spotkania, różne metody. Więc to są kolejne tygodnie i miesiące po to, żeby dojść do jakiegoś finału. A pan radny mnie namawia, żebym ja łamał prawo zapisane w tym paragrafie 4, ust. 4. Dziękuję. Dziękuję bardzo.